gdy marzec suchy kwiecień nagradza, bo deszcze sprowadza. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie, w którym żegnamy już marzec, a witamy kwiecień. Pogodą słoneczną i bezdeszczową. Od jakiegoś czasu w ogrodach jest sucho. Pamiętajmy więc o podlewaniu rododendronów i innych roślin zimozielonych, a także kompozycji doniczkowych, które ustawiliśmy na zewnątrz, na przykład z bratkami lub pierwiosnkami. Należy zadbać również o podlewanie obsianych już grządek, żeby nasiona warzyw lub kwiatów miały dostateczną ilość wilgoci do kiełkowania. A w warzywnikach cały czas możemy wysiewać bezpośrednio do gruntu rzodkiewki, szpinak, groch, bób i koper oraz marchew i pietruszkę. Kontynuujemy też sadzenie cebuli z dymki i czosnku jarego. W razie zapowiadanych nocnych przymrozków można przykryć grządki agrowłókniną. Nadal mamy wiele pracy z rozsadami. W dalszym ciągu możemy wysiewać na nie wybrane warzywa, na przykład rośliny kapustne, sałatę, późniejsze odmiany pomidorów oraz zioła i kwiaty. Pikujemy te sadzonki, które już podrosły. W ogrodzie kontynuujemy przycinanie roślin, które tego potrzebują. Żeby lawenda pięknie kwitła latem, potrzebuje wiosennego cięcia. Gdybyśmy jej nie przycięli, straci prawidłowy pokrój i zacznie przyrastać oraz kwitnąć jedynie na wierzchołkach. Prowadzi to do powstawania tzw. łysego gniazda wewnątrz krzewu. Formujemy zatem każdy krzew lawendy w kształt półkuli. Ponadto, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, o tej porze przycinamy również róże i hortensje. W wielu rejonach naszego kraju kwitną już forsycje. Jest to zatem idealny moment na przeprowadzenie wertykulacji trawnika. Bezpośrednio po niej warto darnie odżywić wybranym nawozem. Przycinamy też iglaste żywopłoty i iglaste rośliny, które zanadto się rozrosły lub które chcemy uformować w wybrane kształty. O tej porze można też wykonać oprysk preparatami olejowymi przeciwko ochojnikom i innym szkodnikom atakującym iglaki. W ten sposób niszczymy ich formy przetrwalnikowe zimujące na naszych okazach. Zabieg najlepiej przeprowadzić, gdy temperatura oscyluje w granicach 10 stopni Celsjusza. 1 kwietnia jest początkiem najbardziej kolorowego okresu w naszych ogrodach. W tym i kolejnym miesiącu będzie kwitło wiele cudownych roślin, drzew, krzewów i bylin oraz oczywiście wspaniałych roślin cebulowych. Już pojawia się coraz więcej kwiatów, między innymi krokusów, hiacyntów i żonkili oraz pierwszych tulipanów. Warto o tej porze wszystkie te gatunki odżywić wybranym nawozem, żeby rosły zdrowo i jeszcze bujniej kwitły. Przełom marca i kwietnia to bardzo dobry moment na sadzenie i przesadzanie roślin. Dotyczy to zarówno roślin ozdobnych, jak i krzewów i drzew owocowych. Ziemia już rozmarzła, a rośliny nie weszły jeszcze zupełnie w swój czas pełnej wegetacji. Jeżeli teraz je przesadzimy, powinny się bez problemu ukorzenić w nowym miejscu i pięknie kwitnąć lub owocować jeszcze w tym sezonie. Na koniec przypomnienie, że od niedzieli możemy już odliczać 2 tygodnie do świąt. Można więc pomyśleć o wielkanocnych dekoracjach, w których nie może zabraknąć roślinnych motywów. Możemy wysiać owies i rzeżuchę, warto więc zaopatrzyć się w tym tygodniu w nasiona. Warto też przejść się po ogrodzie i zastanowić się, co jeszcze może nam się przydać. Może kwitnące gałązki krzewów albo zielone pędy bluszczu? Czasem z niczego można wyczarować coś pięknego. Tymczasem życzymy pięknego tygodnia i na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.